trzeci mecz na Euro, zdobyliśmy więcej punktów niż we wszystkich Euro razem wziętych, w bramach też nie straciliśmy, więc na pewno są pozytywy tego. Te spotkania może nie należały do najlepszych w naszym wykonaniu, ale wiemy, że tak naprawdę teraz najważniejszy mecz przyjdzie w sobotę i tutaj ta nasza konsekwencja, te nasze siły trzeba będzie rzucić na sobotę i zagrać najlepsze spotkanie. Udałeś do Szwajcarów wcześniej, wiesz coś o nich? Tak, no to jest bardzo dobry zespół, no, topowe rankingu stopu, więc no, na pewno to oni będą faworytem, ale mam nadzieję, że damy z siebie wszystko, że będziemy walczyli. No, wielu świetnych zawodników, widać, że Szaka jest osobą, która kreuje tam grę, ale no, na pewno mają te słabe punkty. Mam nadzieję, że będziemy w stanie to wykorzystać. Robert, czy fizycznie dacie rady, bo oni mówią, bo więcej odpoczywania na takim turnieju to jest bardzo duża różnica. 4 dni to też już nie jest źle. Jakbyśmy grali środa, sobota, to może to by miało wpływ, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało większego wpływu. Tym bardziej, że dzisiaj też jakichś wielkich dystansów, jeśli chodzi o szybkościowych, nie pokonywaliśmy, więc wydaje mi się, że z siłami nie powinniśmy mieć problemu. Wiadomo, no, to nie jest świeżość najwyższej klasy, ale oni tak samo będą pewnie wyglądali, więc mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na przebieg spotkania.